Witam Was, z tej strony Macintosh, a to kolejny już odcinek z serii Let's Play Rayman Origins. I jak zapewne zauważyliście, mamy kolejny odcinek, w którym zdobywamy brakujące elektruny na medalionie elektrunów poprzez wyzwania czasowe, więc korzystając z okazji, zrobimy krótką pogadankę, bo dawno już żadnych pogadanek nie było. Z góry przepraszam Was za to, że tak długo nie było żadnych odcinków na kanale, ale w moim życiu się dość znacząco pozmieniało, z czego jestem bardzo zadowolony i nie oddam tego za nic. Nie wymieniłbym w ogóle tego, co się ostatnimi czasy dzieje, za nic kompletnie. Chociaż nie, wymieniłbym to, co się dzieje na studiach, bo jak zwykle zapieprz totalny i naprawdę, kiedy robicie projekt na studiach, to no, zajmują Wam dużo czasu. Poza tym jeszcze strona, jeszcze do tego gramy tatywnie, jeszcze dodatkowo moje zlecenia na grafikę, co wykonuję prywatnie. Ogólnie masa różnych rzeczy się podziała, ale no cóż mogę Wam powiedzieć. Jest o tyle dobrze, że ja mam odcinki ponagrywane i te odcinki wkrótce będą publikowane. Po prostu nie miałem czasu ostatnio, żeby w ogóle te odcinki no po prostu wyrenderować, a to nie ma mnie w domu, ponieważ wychodzę z pewną osobą, a to nie ma mnie w domu, bo robię coś na uczelnię, a to nie mam zupełnie czasu, żeby cokolwiek zrobić przy YouTubie, ponieważ zajmuję się czymś zupełnie innym, co jest dla mnie ważniejsze, bo jak może wiecie lub nie, YouTube jest dla mnie hobby. Tak, każdy ma różne hobby, zbieranie znaczków, malowanie figurek, chociaż to też kiedyś robiłem, fajnie by było do tego wrócić. Ale każdy ma jakieś swoje hobby. Moim hobby jest nauka, powiedzmy sobie szczerze, ponieważ renderując filmy, obrabiając je w jakiś sposób, uczę się również obróbki multimediów, co przyda mi się w późniejszym życiu w tym zawodzie, co chcę wykonywać, czyli grafikę komputerową, bo to nie jest, wiecie, takie zamknięte, że ja będę tylko siedział w Photoshopie, ewentualnie w Illustratorze, ewentualnie w jakimś innym programu, czy nawet Corel Draw, chociaż tego nie lubię. Będę siedział i będę tylko w tym dłubał. Nie, muszę mieć jakieś pojęcie o obróbce wideo, o obróbce dźwięku. Ogólnie chcę się zajmować w przyszłości multimedialnie i long story short, jak to mówią. Po prostu muszę się też zajmować innymi sprawami, a studia, trzeci rok, kiedy jesteście na tak naprawdę studiach inżynieryjnych, informatycznych, to no to już nie, to nie są przelewki, to nie jest zabawa. Kiedy macie do zrobienia projekt na studiach, to projekt zajmuje Wam dużo czasu, pomimo że robimy ten projekt w kilka osób tak naprawdę, to no nad algorytmami trzeba też przysiąść do tego projektu. Trzeba dużo rzeczy zrobić, trzeba również przygotować się na uczelnię, trzeba zrobić to. Czasami mam też sprawy w życiu osobistym, z których nie będę się Wam spowiadał tak naprawdę, bo to nie na tym rzecz polega. Ale no, tak jak Wam mówię, zrobiło się tego mnóstwo, mam ponagrywane odcinki, ale nie mam czasu, żeby ich wyrenderować. No bo usiądę sobie wieczorem i zamiast renderować film, to usiądę, podłubię trochę w, tam z grafiką, czy jakiś kod programu napiszę, czy cokolwiek innego. I nagle okazuje się, słuchajcie, że robi się godzina taka, że ja muszę iść spać, bo jutro z rana mam zajęcia. A trzeci rok, kiedy studiuje się tak naprawdę 3,5 lat, to już jest... No, rok został mi studiów, więc tak naprawdę muszę się bardzo skupić na nich i to jest jeden z tych powodów, dlaczego no, na YouTubie taka z mojej strony pustka cisza i w ogóle. Ale jak również pewnie zauważyliście, wspieram aukcję Gramy Tatywnie. I no, ta akcja też wymagała ode mnie jakiejś tam... wiecie, jakiegoś tam zainteresowania, nie tyle co zainteresowania, złe słowo użyłem, jakiegoś nakładu mojej pracy, więc no tutaj też musiałem poświęcić swój czas, a że to jest na bardziej szczytny cel niż mogłoby się wydawać, to wolałem poświęcić temu więcej czasu. Poza tym no spędziłem ten czas przyjemnie pracując, tak.
ktoś teraz może puknąć się w czoło i powiedzieć, no on pracował i było mu przyjemnie. Tak, bo słuchajcie, jeżeli lubicie swoją pracę, to pracuje się przyjemniej, a jeżeli nie lubicie, to rzeczywiście możecie iść na 8 godzin do pracy i zupełnie nie mieć zainteresowania tą pracą. Ja pracowałem i bardzo mi się praca podobała, ta, którą wykonywałem. I słuchajcie, znaczy się teraz też pracuję, ale już na swoją rękę tak naprawdę dorabiam sobie tu i ówdzie, ale robię to, co lubię, więc mówienie, że praca ma przynosić zysk, ale nie ma dostarczać nam tak jakby frajdy, jest z mojej strony takim błędem, jakby błędnym kołem, bo po cholerę wtedy pracujemy, skoro nie mamy z tego satysfakcji, po prostu mamy z tego pieniądze i tyle, no ale świat jest inaczej skonstruowany niż bym chciał i moje myślenie czasami zderza się z takim długim, dużym ceglanym murem z napisem rzeczywistość, witamy tutaj i bywa nieprzyjemnie. No ale, tak jak mówiłem, w moim życiu podziało się kilka bardzo fajnych rzeczy, z których za cholerę bym nie oddał i nawet gdybyście powiedzieli mi, że ten czas, który poświęciłem tej osobie i tym wydarzeniom, które się podziały, dalibyście mi za to bagatela, nie wiem, 2 miliony złotych, to nigdy bym tego nie oddał, naprawdę. To, co się stało, jest dla mnie po prostu takim motywatorem również do dalszej pracy i takim zastrzykiem pozytywnej energii, co zapewne już odczuliście, bo gadam jak najęty, co zdarza mi się rzadko, nawet kiedy nagrywam na żywo albo nawet poza kamerą, czyli tak jak to właśnie teraz robię. Anyway, dzięki wam za to, że mnie wysłuchaliście. To była moja krótka pogadanka o wszystkim i o niczym w sumie. Odcinki z Raymana Origins i z innych serii, chociaż ja mam tylko jedną serię. Journey. Trzeba będzie coś nagrać z Journey'a jeszcze. Dzięki wam za tą cierpliwość, za to, że wytrzymaliście. Oczekujcie wkrótce kolejnych odcinków. I co wam jeszcze mogę powiedzieć? Oglądnijcie ten odcinek do końca. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce, jak to ja zawsze mawiam. Cześć wam!